Szanowni Państwo, mamy wyjątkowego gościa. Naszym gościem dzisiaj jest pan burmistrz miasta Wisła, pan Tomasz Bujok. Panie burmistrzu, 25-26 maja to data, kiedy będzie miasto Wisła gościło uczestników Mistrzostw Polski Urzędów Skarbowych z całej Polski. Frekwencja, dopiszę, już jest zgłoszonych 3,5 tysiąca prawie uczestników. Co takiego atrakcyjnego mogą uczestnicy, którzy przyjadą, zobaczyć w tym pięknym mieście? No to powiem szczerze, jestem mile zaskoczony, że już 3,5 tysiąca, liczyliśmy tak około 3 tysięcy. To miła niespodzianka, ale to też myślę, że świadczy o tym, że cieszą się wielkim zainteresowaniem. A czym dysponujemy w mieście? No myślę, że warto przyjechać i zobaczyć. Tutaj można opowiadać długimi czasami o tym, co można zobaczyć w Wiśle, a zwłaszcza w tym okresie letnim. Samo centrum jest tak rozbudowane, że każdy znajdzie pewnie coś dla siebie. No właśnie, myślę, że na tym pozostańmy. Zapraszam do Wisły, bo warto pooglądać, warto zobaczyć takie zakątki, których niekoniecznie możemy zobaczyć w samym centrum, ale również po dolinach, piękne krajobrazy i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Panie burmistrzu, bo impreza też nietuzinkowa, będzie kilka dyscyplin. Czy miasto Wisła sprosta oczekiwaniom w sensie obiektów? Bo to jest istotne, tych dyscyplin jest około 10, jak nie więcej, więc czy taką bazą miasto Wisła dysponuje na Mistrzostwo Polski Skarbowców? W ogóle zaczynając rozmawiać o tym, czy bylibyśmy chętni jako miejscowość zorganizować takie przedsięwzięcie, rozważaliśmy właśnie to i myślę, że właśnie naszym atutem jest to, że ta baza sportowa jest na całkiem przyzwoitym poziomie, a znacznie większym argumentem chyba też jest to, że ta baza znajduje się w zasadzie w jednym miejscu, w centrum miasta, jest przeplatana pomiędzy atrakcjami turystycznymi, również między właśnie tą zabudową centrum i tak de facto można w każdym momencie dosłownie w ciągu 3-4 minut udać się, żeby dopingować właśnie swoich znajomych, swoich przyjaciół czy też partnerów z drużyny, oczywiście z tego urzędu skarbowego, któremu kibicujemy, ale też myślę, że to będzie też atrakcyjne dla samych kibiców, no bo właśnie to wszystko będzie się w znacznej części działo tylko i wyłącznie w centrum. I myślę, że to też spowodowało to, że właśnie mamy szczęście jako Wisła być współorganizatorem. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję bardzo.